dwie strony. Witam Państwa ponownie, Dorota Kania, a z nami już są goście. Goście dwóch stron, pan poseł Robert Kwiatkowski, Polska Partia Socjalistyczna. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I pan poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość na Skype'ie. Witam panie pośle, mam nadzieję, że się słyszymy, bo się widzimy. Dzień dobry panie redaktorze, witam kolegę posła. Myślę, że dzisiaj dzień Roberta, skoro dwóch Robertów. To dzień Roberta był jakiś miesiąc temu, ale przyjmijmy, że świętujemy dalej, panie pośle. Świętujemy dalej. Mam nadzieję, że rozmowa w dwóch stronach też będzie pozytywna i przyjemna. W miarę jak to, na ile może być przyjemna polityka. A zaczynamy od oceny sobotnich występów posłów i przywódców partyjnych. Donald Tusk na tyle miał ekspresyjne wystąpienie, że nawet sprzyjające mu media nie szczędziły słów krytyki. Panie pośle, pytam tutaj pana posła Kwiatkowskiego, czy Donald Tusk odbierze wam wyborców, bo nie kryje pan przewodniczący Tusk, że jemu zależy, jeżeli nie na jednej liście, to oderwaniu części wyborców lewicy, a może pójdziecie jedną listą do wyborów? No, mówię w imieniu i z upoważnienia koła parlamentarnego PPS i tego porozumienia, które zawiązało się między PPS-em, Unią Pracy i SDPL-em. My jesteśmy zwolennikami możliwie szerokiego porozumienia opozycji demokratycznej. I jeśli mam jakoś komentować występ przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, no to powiem, że mam nadzieję, że jego wystąpienia i ta konwencja przyszłości, o której rozmawiamy, konwencja Koalicji Obywatelskiej, przysporzy nam wyborców raczej niż ujmie nam, to znaczy tej reprezentacji polskiej sceny politycznej, no, która chce odsunięcia PiS-u od władzy, wychodząc z założenia, że to jest podstawowa przeszkoda, znaczy, że rządy PiS-u są podstawową przeszkodą, którą należy usunąć, żeby sytuację w Polsce uzdrowić. A jaka ta sytuacja w Polsce jest, no to widać gołym okiem. Szalejąca drożyzna przede wszystkim. Ona doskwiera Polakom coraz bardziej, bo zagrożenia bezpieczeństwa no, mają charakter poniekąd obiektywny. Natomiast inflacja, która na nas spadła, no, nie musiała być tak dotkliwa, gdyby nie ewidentne błędy popełnione przez partię rządzącą i prezesa Banku Centralnego. Zresztą nominata partii rządzącej. Więc to wszystko powoduje, że do wyzwania naczelnego, pani redaktor, urasta możliwie szybkie odsunięcie poprzez wybory, poprzez kartkę wyborczą, odsunięcie PiS-u od władzy po to, żeby można wdrażać taki program uzdrowienia i gospodarki, i atmosfery w kraju, która spowoduje, szanowni państwo, że wrócimy na normalną ścieżkę rozwoju i zapanuje pokój społeczny, bo tego nam zaczyna brakować. Panie pośle, wysunął pan bardzo poważne zarzuty, jeżeli chodzi o rządzących, ale ja bym chciała jeszcze dopytać, jeżeli chodzi o wspólną listę. Co myślicie o wspólnej liście z Platformą Obywatelską, tak jak to miało miejsce w wyborach do Europarlamentu? No przypomnijmy, to nie był najszczęśliwszy pomysł dla części osób strajkujących, no bo to była porażka. Co pan teraz myśli o wspólnej liście? No po pierwsze przypomnijmy, że w tych wyborach roku 19 maja 2019 roku to nie była lista zjednoczona, bo i Wiosna Roberta Biedronia i partia Razem zdecydowały o utworzeniu własnych list. Ta różnica między Koalicją Europejską a PiS-em była stosunkowo nieduża i jakkolwiek PiS wygrał, to Koalicja Europejska, w skład której wchodziła i Lewica, i Prawica, i Chadecy, i Liberałowie, osiągnęli bardzo dobry wynik. No, przypomnę też, że PiS zanim wygrał, czy zanim zaczął wygrywać wybory, wiele razy z rzędu przegrał. Wydaje mi się, że zrezygnowano z tego pomysłu przedwcześnie, bo gdyby z niego nie zrezygnowano i w tej formule koalicji europejskiej opozycja poszła na wybory jesienne w 2019 roku, to by wygrała. Ja to, pani redaktor, ilustruję zawsze taką
informacją, że gdyby Lewica, klub parlamentarny Lewicy, dostał tyle mandatów w Sejmie w wyniku wyborów 2019 roku, ile dostał procentowo głosów, to miałby tych mandatów 9 więcej. To znaczy PiS nie rządziłby w kadencji 2019-2023. No i żeby PiS pokonać, najpierw trzeba pokonać Donta, system wyborczy, który preferuje największe, najsilniejsze ugrupowania. PiS odrobił tą, a właściwie Zjednoczona Prawica odrobiła tą lekcję, doprowadziła do szerokiego porozumienia sił prawicowych, takich jak Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem co tam jest jeszcze, Republikanie i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu mogą liczyć na premię, techniczną premię za jedność. Przed nami podobne wyzwanie, mówię tutaj o politykach demokratycznej opozycji, od liberałów po socjalistów i chadeków. Trzeba po prostu to zrobić, a nie wieść bezpłodne dysputy, czy teraz, czy potem, czy za chwilę. Panie pośle, mówi pan o demokratycznej opozycji. Partie demokratyczne nie używają siły i pałki do tego, żeby walczyć z opozycją, a to właśnie usłyszeliśmy w wystąpieniu Donalda Tuska. Pan Robert Telus jest z nami. Podczas rozmowy z panem posłem Kwiatkowskim padło bardzo dużo zarzutów pod adresem partii rządzącej, a pan poseł Kwiatkowski powiedział, że celem wygrania wyborów jest przywrócenie normalności, przywrócenie porządku, przywrócenie normalności, tak samo jeżeli chodzi o gospodarkę. Poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Widać jest to po raz kolejny, zresztą nawet z wypowiedzi kolegi posła, że tak naprawdę Platforma Obywatelska i cała opozycja nie ma nic do zaoferowania Polakom, nie ma nic do zaoferowania Polsce, nie ma programu. Jedynym programem, jedynym punktem, zresztą to było kilka razy, co dzisiaj zabrzmiało nawet rano w wypowiedzi pana posła, jest walka z Prawem i Sprawiedliwością, walka odsunięciem od władzy Prawa i Sprawiedliwości. To jest jedyny punkt programu całej lewicowej opozycji. Powiedziałem specjalnie lewicowej, dlatego że po wystąpieniu Donalda Tuska, kolejnym zresztą wystąpieniu Donalda Tuska, widać, że Donald Tusk, Platforma Obywatelska, w tej chwili sięga po elektorat lewicowy. To znaczy, jeżeli mówi o jakimkolwiek programie, to jest to walka światopoglądowa i walka tylko i wyłącznie walka dotycząca tych różnic światopoglądowych. Także widać to, że lewica, znaczy Platforma skręciła bardzo mocno w lewo, poszła po elektorat lewicowy. Elektorat, który będzie przeciwko, znaczy będzie za aborcją i tego typu rzeczy. My mamy program dla, zresztą nawet nasz prezes w tej chwili na spotkaniach, które były w sobotę i w niedzielę i na spotkaniach, na które jeździ, mówi o tym programie. Nasz program przede wszystkim to jest w tej chwili walka z inflacją, bo to jest dla nas najważniejsza sprawa, bo w tym momencie ta walka musi być. Tu rząd musi podejmować decyzje i podejmuje decyzje. Nie mówimy tak, jak to mówił Donald Tusk, że nie ma takiego guzika, żeby pomagać w inflacji, że jest wolny rynek, że rynek sam się musi rządzić. Nie. My pokazujemy, że jesteśmy od tego, żeby w tych trudnych czasach, ale mamy bardzo trudne czasy, bo jesteśmy w momencie wojny militarnej na terytorium Ukrainy, ale również wojny ekonomicznej w Polsce, w Europie i na całym świecie, bo przecież to, co się dzieje w tym momencie, to jest efekt wojny, dlatego że drożeje paliwo, drożeje gaz i to powoduje nakręcanie tej spirali inflacyjnej. I to jest ten problem. I my pokazujemy, że musimy robić wszystko, żeby Polakom pomóc w tym trudnym czasie. I to robimy. I to po prostu robimy. I dla nas najważniejsza rzecz w tej chwili, ta polityczna rzecz, to jest pomóc Polakom przetrwać ten czas i być z ludźmi. Być z ludźmi w tej trudnym czasie. My nie skupiamy swojej jakby narracji, ale nie tylko narracji, uwagi, swojej energii na tym, co robi Platforma Obywatelska, na tym, co robi opozycja. Nie skupiamy się nad walką z opozycją, bo to nam nic nie daje. My byśmy chcieli tak naprawdę, żeby mieć w Polsce opozycję, ale taką mądrą opozycję, merytoryczną opozycję. Opozycję, która będzie rozmawiać z nami na programy,
a nie na jakieś tam światopoglądowe rzeczy, które są po to, żeby tylko wzbudzić emocje w Polakach i to robią zresztą. I to jest najgorsze, że to robią, że w takiej trudnej sytuacji jak dziś, gdy mamy wojnę, tak jak powiedziałem, Platforma Obywatelska próbuje wzbudzić jeszcze bardziej emocje w Polsce i wśród Polaków. To jest złe i to jest antypolskie. To jest działanie antypolskie, antynarodowe. No ale cóż, no czego się możemy spodziewać po takiej opozycji? A Grzegorz Schetyna mówi, że PiS nie czuje oddechu opozycji na plecach. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, bo do wyborów jeszcze zostało ponad rok czasu, chociaż atmosfera wyborcza już się udziela wszystkim. Panie pośle, Unia Europejska nie przekazała Polsce żadnych pieniędzy, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom. Wszyscy, którzy mówią na ten temat, przypominają, ja mówię o europosłach z EKR-u, przypominają kryzys migracyjny w 2015 roku, kiedy zarządzono dodatkowe zbiórkę pieniędzy, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom. Teraz ponad 4 miliony osób przekroczyło granicę polsko-ukraińską. Niewielka część wróciła, pozostali uchodźcy są w Polsce. Unia nie przekazuje nam pieniędzy. Czy to jest pana zdaniem słuszne postępowanie? No, jeśli by tak było, to byłoby niesłuszne, ale po kolei. Po pierwsze, jak zdaje się ponad 4,5 miliona ludzi przekroczyło, obywateli Ukrainy przekroczyło polską granicę, to nie znaczy, że 4,5 miliona... Ale ja to powiedziałem. Jasne, jasne. No tak. Tylko, żeby to wybrzmiało. W Polsce, jak się szacuje, jest około 1,5 miliona uchodźców. Reszta pojechała dalej albo wróciła do siebie, do domu na terytorium Ukrainy. Blisko 2 miliony w tej chwili. Po drugie, no właśnie, czyli nie cztery, a... Ale ja mówię o przekroczeniu, ale panie pośle, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli te osoby, tak, jeżeli te osoby przekroczyły granicę, to były tu w Polsce, korzystały z pomocy, później wróciły, a Unia Europejska nie przekazała ani jednego euro na pomoc. Nie, no właśnie z tego, co wiem, po pierwsze przekazała, to znaczy dała do wykorzystania te środki, które pozostały niewykorzystane z innych programów pomocowych, ale najważniejsze jest inne pytanie i chciałbym je publicznie zadać. Czy Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej o przyznanie tych dodatkowych środków i czy te wnioski zostały złożone, jeśli tak, to jak one wyglądają i kiedy zostały przekazane do Komisji Europejskiej, bo zdaje mi się, że rząd PiS-u gra w ciuciu babkę i z polską opinią publiczną i z Komisją Europejską, narzekając, że nic żeśmy nie dostali, a nie występując żadnym konkretnym postulatem. Zresztą przypomnę wypowiedź niekogo innego jak prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że my nie będziemy żebrać i nie będziemy się prosić i tyle. No, jak się tak chce sprawy załatwiać, no to nie ma co się dziwić, że nie dostajemy tych pieniędzy, na których nam zresztą coraz bardziej zależy. A zależy nam coraz bardziej dlatego, że te potrzeby rosną. No, rośnie też społeczne zmęczenie, co jest naturalne. Wojna wchodzi w kolejny czas i nic nie zapowiada tego, żeby ona się szybko skończyła. Także apelowałbym z tego miejsca do rządzących, może za pośrednictwem pana posła Telusa, żeby się ogarnęli, przestali kłócić z Unią Europejską, otwierać ciągle nowe fronty walki z Europą. Ostatnio z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, z Komisją Europejską. Tam są pieniądze, które powinniśmy mieć, a praworządność, no to jest polski interes, żebyśmy byli i państwem praworządnym, i zasobnym w gotówkę, którą dostajemy jako beneficjent różnego rodzaju programów europejskich, ponieważ przypomnę na zakończenie swojej wypowiedzi, to my jesteśmy beneficjentem, a nie my jesteśmy płatnikiem netto do różnego rodzaju funduszy Unii Europejskiej. I trzeba po prostu no, znać realia. Bez tego wymachiwanie szabelką naprawdę wygląda groteskowo. 13 kwietnia agencje donosiły, premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przekazanie pieniędzy na uchodźców. No, świetnie, tak. Tylko gdzie jest ten wniosek? To trzeba go upublicznić po prostu. Panie pośle Telus... Teraz czas na odpowiedź. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że premier zwrócił się z wnioskiem o środki, panie pośle, i pan o tym dobrze, to jest tylko taka wasza narracja, żeby mówić, że nie złożyliśmy wniosku i tak dalej. No nie. I Unia Europejska, kiedy chce, to pomaga. I pamiętamy pomoc w Turcji, gdyby była sprawa uchodźców w Turcji i tam pomagała. W tej chwili to jest polityka, pani redaktor, drodzy państwo, to jest polityka, którą realizuje cała Unia Europejska przeciwko Polsce. Ale co najgorsze, to, że Unia Europejska, no to wiadomo, to było w Unii
Unia Europejska to nie jest dobry wujek i tam trzeba walczyć o nasze polskie sprawy. Ale co najgorsze, że posłowie, którzy weszli z list Platformy Obywatelskiej, często lewicowi posłowie, bo Platforma Obywatelska wprowadziła w koalicji europejskiej razem z PSL-em, wprowadzili również posłów lewicy, którzy do tej pory nie byli w polityce, znaczy, którzy już nie byli w polityce. Jak tam, na przykład Leszka Millera, który w tej chwili chce odwołania pani przewodniczącej von der Leyen za to, że się spotykała z polskim rządem. Że się spotkała z polskim rządem i że powiedziała, że KPO wypłaci, to za to chcą ją odwołać. I to jest tragiczne i to jest straszne, że posłowie, którzy zostali wybrani głosami Polaków, często nieświadomych Polaków, którzy nie byli świadomi, na kogo głosują i na co głosują, w tej chwili działają przeciwko Polsce. I to są pana koledzy, jak pan próbuje apelować do mnie, to proszę zaapelować do swoich kolegów, których wysłał pan do Unii Europejskiej, którzy tam nas reprezentują, którzy walczą. Pan mówi o kolejnym froncie, no to przecież tak naprawdę, gdyby nie wasi posłowie, gdyby nie pana koledzy, którzy walczą z Polską cały czas, którzy robią wszystko, żeby Polska nie dostała tych środków, i tych wypowiedzi mógłbym tutaj dotować mnóstwo, które było nie tylko pana Millera, ale i pana Trzaskowskiego, który mówił, że środki będą wtedy, gdy Platforma będzie rządziła w Polsce. To pokazuje, że to nie jest jakaś merytoryczne względy, tylko polityczne względy. Walki z polskim rządem, walki z Polakami, bo tak naprawdę to tu chodzi o walkę z Polakami, bo Polacy mają poglądy jeszcze w dużej części, w większej części prawicowe i to się nie podoba Unii Europejskiej, to się nie podoba lewicowej, lewackiej Unii Europejskiej. No pan może mówić, że nieprawda, ale pan wiele niepraw tutaj też powiedział, o tym nawet między innymi, że nie złożyliśmy wniosku. No i to jest właśnie wasza narracja. Panie pośle, ja naprawdę, możemy się różnić, możemy mieć inne poglądy, bo to bywa różnie, to znaczy to jest normalne w demokratycznym świecie, że mamy różne poglądy. Ale w sprawach Polski, w sprawach Polaków powinniśmy mówić jednym głosem. Wy tego nie rozumiecie. Po prostu nie rozumiecie tego, że trzeba się wznieść czasami na swoje partyjne interesy, na wasze partyjne interesy, żeby służyć Polsce i Polakom. My tak robiliśmy nawet jak byliśmy w opozycji. Gdy było potrzeba, działaliśmy wspólnie, bo to jest w interesie Polski i Polaków. Wy tego nie rozumiecie. Wy nie dorośliście do polityki albo, co gorsze, służycie po prostu nie Polsce, tylko innym. Takie insynuacje proszę sobie zostawić dla siebie i dla swoich sojuszników, panie pośle. Mam prawo mieć swoje zdanie, panie pośle, i mam takie zdanie. Praworządność, ale praworządność, panie redaktor i szanowni państwo, to nie jest żaden partyjny interes lewicy czy prawicy, to jest interes całej Polski. Wyłamiecie, ale... Nie ma w Polsce praworządności. No oczywiście, że nie ma, ale zaklinanie rzeczywistości i zakrzykiwanie jej nie pomoże, no bo mamy kolejne wyroki i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przecież tam nie siedzą poplecznicy ale Platformy czy Lewicy, pośle, i Europejskiego Trybunału najpierw teraz panie pośle Telus, teraz pan poseł Kwiatkowski, później pan. Mamy niecałe 3 minuty do końca programu, więc bardzo proszę o nieprzeszkadzanie sobie w wypowiedziach. Zwracam uwagę na to, że to nie jest żaden partyjny interes sprawa praworządności. No, łamiecie tą praworządność i udajecie, że nic się nie stało. Teraz po wybuchu wojny na Ukrainie mówicie, ale dajcie spokój z tą praworządnością, są ważniejsze sprawy. No i okazuje się, że wasza polityka zadzierania z Komisją Europejską i Unią Europejską, której jesteśmy częścią. Unia Europejska to także my, to także pan, panie pośle, i to także Prawo i Sprawiedliwość, które ma tam z całkiem liczną swoją reprezentacją. No Unia się nie daje na to nabrać i wy macie pretensje do opozycji, że wasza polityka okazuje się fiaskiem. Wie pan, jest takie powiedzenie, że stare grzechy rzucają długi cień. I wchodzimy w strefę cienia z powodu grzechów, które żeście popełnili wiele lat temu. Oj, no nie, panie pośle, to nie jest dobre porównanie, jeżeli chodzi o lewicę, bo tych starych grzechów lewicy można bardzo długo wypominać. Teraz pan poseł teraz pan poseł Telus, bo musimy kończyć, panie pośle. Będzie. Także bardzo proszę. Ja się bardzo cieszę, że poseł lewicy mówi o grzechach, to znaczy, że jest wierzący posłem, przynajmniej przez to, co mówi. Nie wiem, czy tak naprawdę jest, ale to jest dobre. Ale wracając do meritum, do tego, co mówiliśmy, panie pośle, pan dobrze wie, że jeżeli chodzi o
Polsce to ona jest. Że to, co, tylko co wy mówicie, to jest tylko i wyłącznie na potrzeby propagandy partyjnej. Takie wyroki mają inne kraje. Wielu innych krajów mają niewykonanych takich wyroków w Unii Europejskiej oczywiście, demokratycznych krajów. I tam nazywacie te kraje demokratyczne, a u nas nazywacie te kraje, nasz kraj, naszą Polskę, naszą ojczyznę nazywacie krajem niedemokratycznym. To jest tylko i wyłącznie wasza narracja. Ubolewam, panie pośle, bo mam wrażenie, że jest pan inteligentnym człowiekiem i ubolewam, że daje się pan, nie wiem, czy daje, czy robi pan to specjalnie, wkręcać tą narrację antypolskości, bo to jest antypolskość. Tak naprawdę to nawet pan nie wie o tym, albo wie pan, i co byłoby gorsze, że to jest narracja putinowska. Narracja putinowska przeciwko Polsce, która jest narzucana w Polsce od jakiegoś czasu. I wy wkręciliście się w tą narrację putinowską od samego początku z polityką Unii Europejskiej, gdzie wzmocniliście bardzo mocno Putina, gdzie pozwoliliście na to, że Putin jest jedynym decydentem w sprawach energetycznych. I tutaj musimy kończyć, panie pośle, musimy już kończyć, czas minął. Bardzo dziękuję. Za wizytę w studio poseł Robert Kwiatkowski, PPS. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję, kłaniam się. I łączenie Skype'em pan poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie pośle.